Witaj, myszki z tej strony, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na modyfikacji Overblues jako społeczeństwo niebieskiej róży. Jak sami widzicie, trochę się pozmieniało, dlatego że niestety, ale musiałem zrobić nowego save'a, bo ostatni, no, Texas trochę powstał i no, spowodowało to pewne problemy. Ale w tym odcinku już w sumie nie musimy walczyć z tymi, więc już tutaj wybieram nasz cel narodowy. I kontynuujemy. Jeżeli chodzi o to, co poszło ostatnio nie tak, no to oczywiście Texas był duży, on chciał z nami walczyć, bo mieliśmy jego terytorium. Ci upadli, przez co, no, nie powiem, to było denerwujące, ponieważ oni tutaj bardzo dużo zajęli terytoriów. I... realnie to jest zawsze dobre. Ale nie wiem, co dokładnie za sobą bierze, dlatego że... po prostu... jest taka prawidłowość, że ja dokładnie nie wiem, o co tam chodzi. Okej, więc ciągniemy dalej. Tutaj zauważyłem, że jak się doktrynkę robi, to tutaj trzeba później dawać pewne rzeczy, więc... się wyjaśniło, dlaczego musieliśmy budować radio w pewnym momencie, ale teraz tutaj musimy zrobić to, ale ja powiem nie, dlatego że chcę tutaj zobaczyć, czy możemy na przykład Power Armor powiększyć. Wiem, że nie da się aż tak bardzo powiększać go. Czekajcie, mamy to? To dajemy. Bo to jest bardzo dobre, bo to wtedy nam po prostu daje możliwość większej organizacji. I to chyba był ostatni power armor, jaki możemy dać do tej dywizji. Sprawdźmy. Tak. Teraz zapiszmy. Tutaj też moglibyśmy sobie pozmieniać. Logistyka, rekonesans. Z jednej strony to jest moja atakująca dywizja. Pytanie jest takie... za 4 i wtedy trochę tracimy. No trochę tracimy, ale zyskujemy organizację, więc bardzo chętnie. I to też oznacza, że musimy zrobić tego robota, ale on się tam zbugował nieco. Okej, ile potrzebujemy? 2000 radijek. To realnie nie potrzebujemy tego aż tak dużo, a potrzebujemy dużo radiu. I potrzebujemy zapewne mnóstwo tego też. Okej, to może tak, zróbmy tak. Powoli będzie zlatywać to wszystko. Tak, tutaj damy to. To chodziło o to, że tam kościół z tego, co wcześniej przyjęliśmy, zaczął się buntować. Realistycznie ja zbytnio nie widziałem w tym problemu, ale później coś się stało i nie wiem, czy to po prostu jako... odwet za tamto, co się stało, po prostu poszło, czy nie. Ale już nie chcę za bardzo sprawdzać, czy to na pewno. Wiem, że straciliśmy strasznie dużo tych duchów narodowych, co no, bardzo bolesne było. I straciliśmy też research slot, co jeszcze bardziej było bolesne. Okej, w takim razie zamieniamy się w federalny stan Nowego Meksyku. I... próbujemy coś porobić. Po pierwsze może spróbujmy zrobić tutaj tych. To na pewno zawsze jest na plus, kiedy możemy po prostu zdobyć za darmo marionetkę. A w międzyczasie może będziemy zaczynali przeciwko bliźniaczym matkom robić. Tutaj na szczęście oni to zabierają. Ja powiem tak. Jeżeli ci później będą z tymi się walczyć, to będzie bardzo dobrze. Ja na razie chcę tych pokonać. No nie wiem, co dokładnie to mi da, oprócz tego, że lepszy power armor, ale tak to ogólnie fajna rzecz. Zmieniło się to i ja tego nie cierpię, że się zmieniło na to. Okay, w takim razie, jeżeli możemy wystawić, to wystawimy tutaj nasze armie. I tak zrobimy. Mogę w sumie włączyć czas i coś porobić, bo nie jest tak, że tutaj będzie się co chwila coś nam włączało. Co nie?
Tak. Jedno co też, przez to, że on ma strasznie dużo manpowera, znaczy manpowera, political power, manpowera to aż tak dużo nie mam, to możemy spróbować tutaj coś porobić. Jeżeli chodzi o manpower, to ja się boję wojny z Cezarem, że tak naprawdę trochę trudno będzie z tym. Okej. No jakiś agent dołączy, ale nie chcę, tutaj taki trochę słaby. Możemy za karabiny ich wziąć. Bardzo chętnie. Dobra, więc dokończmy naszą misję. A ja... myślę jeszcze te dywizje tutaj. Na razie nie będę za bardzo... O nie, to ten. On ma naj... To jest najgorsze. To jest tak naprawdę jedyne takie, że tak powiem, straszna rzecz w tej grze. Oprócz tego, że to jest świat po apokalipsie nuklearnej. To jest najstraszniejsza jedna. Najstraszniejsza jedna z rzeczy. Najstraszniejsza z rzeczy. Okej. Okay. Mamy dużo w sumie doświadczenia wojskowego, to się szybko odbudowało. To co bym sobie tutaj chciał dać. To może. Jeżeli mamy. Zmieniłbym na przykład na firearm. Bo na demolition. I tak 40 to jest dużo, ale soft attack to naprawdę dosyć i tak sporo będzie. Okej, okay, więc tak. Tutaj wysłałem, bardzo chętnie to sobie biorę, bo później mogę sprzedać ten support equipment. A support equipment, jeżeli chodzi o to, to my mamy 1800, no właśnie. Okej, okay, wypowiedzieli wojnę, to co w sumie chciałem, ponieważ później może się uda nam dołączyć. Ale to zobaczymy. Dobra. Ja to robię realnie dlatego, że i tak mam political power duża, wszystko i tak skurowałem manualnie. Dobra, dalej coś tutaj możemy zrobić. Tutaj zrobimy. Dobra, kolejny. O, lepszy pistolet. To na pewno będzie. I są już naszą marionetką. Więc kolejne co zrobimy, to zaatakujemy bliźniaczy matki. I będziemy dalej kontynuować naszą drogę w tym. Możemy clamp down autonomy. I co tutaj? To jest kolejny z tych. To lepszy power arm, już taki poważny będziemy mieć. Nie z drugiej ręki. Tutaj pokazuje, że dosłownie nasz power armor to jest. To jest po prostu. Tak, bo mamy zbyt mało power armor, a mamy więcej tego support equipment. To mnie trochę bawi. Okej, okay, zaczęła się druga bitwa, ale to nie oznacza zawsze, że oni od razu tutaj polecą, tylko to oznacza, że będą się bić przez pewien czas. A ja bardzo chętnie bym sobie otworzył jakieś ciężkie dywizje, na przykład ciężkie roboty bym zdobył. Ale tutaj wszystko mamy, nie wiem, przeciwko tym będziemy mogli porobić. No, oni się dosyć mocno biją. Powiem szczerze, może to nam zrobić po prostu bypassa, tylko że bypass mi się nie podoba zbytnio. Więc się jakoś obrońcie, ja później dołączę do tej wojny. Co tam chciałem? Nie, agenta nam złapali. Kto by się spodziewał, że... agenty nam złapią. W sumie nie dziwię się. Nasi agenci wyglądają bardzo podejrzanie. Okej, okay, powoli się to robi. Okej, okay, operacja DIA. I to polega na tym, że ja po prostu dostaję mnóstwo decyzji do zrobienia i tyle. Więc może zacznijmy tutaj Workplace Regulation robić w międzyczasie. A ja... powoli będę te decyzje robić. Integrate. Tak. Realnie to ja chciałem to zintegrować. A nie! Czekajcie, wait a second. Nie. To jest prepare supplies. Ja taki, czekaj, przecież ja tutaj już to zintegrowałem. I się zorientowałem, że to coś innego. Dobra, jak to wygląda z tym? Radia mamy wystarczająco, robotów też mamy wystarczająco. Więc zacznijmy produkować więcej tych robotów. W przyszłości się nam przydadzą. Może więcej już tak od razu.
A ja chciałbym zobaczyć roboty. Już możemy wybadać. Możemy w sumie wybadać. Chcę już mieć wybadane ciężkiego robota, żeby mi tę dywizję potworzyć. To na razie nie zróbmy. Też możemy usunąć. Bierzmy to. To biorę dlatego, że może być jakieś bonusy na końcu. Decyzja. Jak zwykle to jest przeszukiwanie tych decyzji. Tak, większość czasu to przeszukujesz to. To jest jeden z tych modów. Okej. Trochę produkcja nam poszła do góry. Na razie mam tylko jeden slot badawczy na to. To się niedługo zwolni, więc to będzie też okej. Chociaż w niektórych modach jest kolejne po tym. Myślę, że nie będziemy wykorzystywać bardziej naszych ludzi oraz 150 na pewno się nie przyda. Jakby to był research slot, to byłby fajny, a tak to nic się na nam nie przydaje. W ogóle się zorientowałem, że NCR jest. Wall City? Nie. Gdzieś tutaj. What? Nie ma ich? Yellowstone. Ja nie mówcie, że nie połknęli ich. Gdzieś tutaj było, realnie. O, ale portret ma. Okej, co tutaj możemy zrobić? Danie za milion punktów. Hijack Robots. O, to jest nawet fajne. No i ostatnia integracja. Jakby to coś tym zmieniało. Okej. Pytanie jest, czy coś tutaj potrzebujemy. Możemy tutaj robić antipartyzan. O, tu się przyda. Okej, wysłamy z powrotem agentów. W ogóle się nie zorientują. I teraz ja muszę zrobić pewną przerwę i dla was będzie chwila. Ja muszę kilkanaście minut na coś spędzić. Dobra, widzimy się za chwilę. Okej, jestem z powrotem. Trochę minął dla mnie czasu, a dla was to tylko chwila. Więc obecnie musimy. Tutaj coś się zrobiło. Musimy teraz przygotować swoją armię na to. Wygląda na to, że jest wyjątkowo przygotowana. To, co teraz zrobiliśmy, to by się przydało jeszcze popatrzeć coś w innych kwestiach. Szkoda, że tego nie możemy odblokować. Po drugiej stronie drzewka jest to możliwe do odblokowania, ale niestety tym nie mamy tego odblokowanego. Okej. W takim razie niech tutaj coś takiego głupiego pójdzie. A my teraz, jak jeżeli chodzi o decyzję, dopiero co odpaliliśmy tamtą decyzję, ale już możemy wypowiedzieć im wojnę. To szybko poszło. Ale dalej tutaj zwiększmy sobie ten manpower, zawsze jest fajny, żeby sobie trochę zyskać. Może jakaś będzie to fajna decyzja, żeby podejmować. Ale zobaczymy jeszcze, jak zwykle. I oczywiście tutaj wszystko wypowiedzieliśmy, oni się nie spodziewają tego, w sumie też się nie spodziewałem, ciągle trenowałem dywizje niektóre. Ciekawe jak to się stało, ale dobra, już nie będziemy za bardzo wnikać do tego. To, co na pewno będziemy chcieli teraz zrobić, to już pójście w ten. To dostaniemy sobie decyzję i tutaj zdobędziemy. Tutaj jak na razie sobie walczą między sobą, ale powiem tak szczerze, ani raczej nie mają szans zbyt duży. W takim razie niech tutaj szybko się nam zacznie przychodzić. W ogóle zauważyłem, że powoli się popatrzy na mod. Oczywiście są różne rodzaje portretów, ale Meksyk oczywiście ma swoje. Tak, ma swoje portrety. Ogólnie rzecz biorąc, tak już idą w jednym stylem portretów. Nie zdziwiłbym się, gdyby się zorientowali, że tak, a może jednak zostawmy jeden styl portretów i tam pozmieniajmy sobie wcześniej jakieś. Tutaj. Wow, ale tam stabilność spadła. To, co na pewno będę chciał sobie znaleźć, to decyzje, które możemy po prostu wykorzystać, żeby zdobyć sobie nieco jakichś bonusów. Nie widzę, to jest tak naprawdę, ale to jest najlepsze, że większość tych rzeczy potrzebujemy dosłownie war support. Jak to się stało, żeby zrobić to,
To musimy mieć war support. Umieram. Kompletnie umieram. Ten war support nas kompletnie rozwala i zobaczcie sobie co... co się dzieje z tym. Dobra. Ciągniemy sobie dalej. Naprawdę... Nie powiem... Raczej uda nam się... Wy... Co nie wy? Czego nie możecie po prostu tak pójść dookoła? O, już tutaj jakaś dywizja wchodzi. Wydaje mi się, że to jest w sumie power armor, ale nasz power armor w ogóle nic sobie nie może robić. River Crossing... 59... Naprawdę potrzebowalibyśmy jeszcze jakiejś dywizji, ale... Spróbujcie przekroczyć o tak. To... Dobra, jakaś dywizja już tam idzie. Może się nam uda odciąć to, ale... O, no w sumie udało nam się sami siebie odcięli. Ale musimy jeszcze trochę poczekać. Nasi sojusznicy na razie pilnują tych granic, co nie jest dobre, dlatego że to są nasi sojusznicy, oni nie są w wojnie. Okej, jeszcze zaatakowaliśmy ich i to chyba będzie koniec tego państwa. Okej. Na razie sprawdzę, co tutaj możemy porobić. Statki, że tak powiem. Statki. Ale musimy jeszcze tutaj. Okej, crop. Idziemy tu. I decyzje, co możemy. To mi się podoba, ale najpierw jak zwykle. Boom. Boom. I jeszcze coś możemy porobić. Tutaj możemy. Bardzo chętnie to wezmę. Jest wojna, więc sobie weźmiemy tutaj jakieś bonusiki. I udało nam się przeciąć część, ale i tak widać, że nie idzie zbyt dobrze nam. To, co na pewno potrzebujemy, to... tutaj już mamy, więc dokończymy to, bo tam jest dodatkowy research slot, ale możemy zacząć sobie tutaj przeciwko mutantom tworzyć bazy. Ogólnie też, jak sami tutaj możecie zauważyć, trochę napór... Tutaj zacząłem produkcję dosyć dużego wojska, ale nie wiem, czy się mi uda zbytnio to szybko zrobić, bo to naprawdę nie mamy aż tak dużo fabryk. Ten mod też nie jest jakiś taki overpowered. A my powoli dopiero idziemy. Dobra, więc jeżeli tak, to Shale Army zrobimy. Na razie tutaj nikt się nie martwi o to. Tutaj jest do przodu, ale możemy to zrobić. Akurat tutaj żadnego bonusika nie dostajemy. Okej. A w sumie moglibyśmy odpalić przeciwko Twin Mothers. Się zagapiłem i nie odpaliłem. A nasze samoloty w ogóle latają? Niby mogłyby dolecieć tutaj. I zapewne coś to mogłoby nam dać, tylko chyba już, że już jest poza, jesteśmy poza zasięgiem. No, powoli tam dochodzimy, więc... Wystarczy, że wejdziemy w stolicę i to koniec. Tutaj jeszcze się trzymają. No te Spec Ops. One są najbardziej OP. Lekki upgrade. Trochę im załatwimy, ale że tak powiem, oni też dostaną pewien bonus. Podoba mi się to. Ten mod jest zbyt balansowany. Okej, w takim razie idziemy dalej. Na razie się naukowcy na mnie postanowili. Chodzić? Tak. Dawaj to. Potrzebujemy. A nie, skończyła się wojna. Okej, ale za to flotę mają. Zawsze fajnie mieć flotę. Bierzemy wszystko. I kończymy. Oni też dołączyli. Czekajmy, oni byli w wojnie? Nie wydaje mi się. Okej. Tak, większa armia. Potrzebujemy
większej armii. A wy w takim razie idziecie wszyscy na ten front. I się szykujemy. Dobra, wynaleźliśmy. Teraz trzeba wynaleźć gołębie. W sumie to jest takie filozoficzne trochę, powiecie, gołębi zapewne już nie ma na tym świecie, więc trzeba je odtworzyć. Ale nasi nie wiem dlaczego trzymają niektórzy młoty, niektórzy maczety, a tak naprawdę korzystamy z żadnych z tych rzeczy. Okej. Okay. Plus 500 trochę, nie powiem, ratuje życie, ale to jest takie śmieszna ilość. Okej. Okay. Nasze roboty zaczęły się... Uj. Trochę tych robotów dużo jest. A nie powiem, jeszcze trochę więcej będzie. Naprawdę ja tworzę tą armię, bo wiem, że później może to być dla nas bardzo pomocne. Pomocne. Pomoże nam w przyszłości. Tutaj widzę, że się biją, tutaj mają front, ale jeżeli my dołączymy do tej wojny i utrzymają front, to nie będą musieli się martwić zbytnio. Okej, okay, tutaj może coś sobie robimy na naszej dywizji. No i jeszcze więcej. A co to jest? A, to są ci. Ja zazwyczaj ich usuwam, bo to wiecie, to jest po prostu darmowy manpower. Ale za to mamy darmowego przywódcę. Nice. Masz jakieś fajne rzeczy? Nie widziałem. Teraz jesteś taki podstawowy. To może część dywizji sobie wymienimy, żebyśmy stłumieli. Czekajcie, bo to i tak. Część z tego. Część z tego. Trochę robotów. I tutaj tego gościa z powrotem. Okej. Okay. I tylko nie wszystkie tutaj. A, nie cierpię tego. Nie cierpię tego. Nie wiem, kto im to dawał. No to jest najgorszy dźwięk. The Fields. Realnie rzecz biorąc, to się bałem, że tutaj jakiś. Coś się zaczęło rozmywać. Antipartizan oczywiście. Ale tutaj mamy taki problem, że możemy po prostu wziąć tych. I oni trochę więcej manpowera biorą, ale za to są bardziej podatni na to. Też chyba nie możemy jeszcze skorować jakichś terenów, bo nie widzę tam, byśmy mieli możliwości. I co tutaj możemy wysłać? Tych. I możemy tutaj zdobyć... O, ten Grain Solication. A, jest dobre. Taki mech. Dobra. Więc tak, możemy zrobić po pierwsze to. Po drugie możemy wysłać armię do Shayla. Żyjemy tutaj, bo nie będzie mi się chciało zmieniać tych agentów co chwila. A i mamy ten jeden dodatkowy research slot. Jest. On tak nam bardzo pomoże. Czy coś tutaj mamy badać? O, to jest ten armor, który możemy zdobyć, jeżeli będziemy wystarczająco szybcy, ale powinniśmy być jest do przodu. Ten sobie weźmy. Zmienimy sobie na armię, niech ona już zacznie atakować, a my... Ciekawe, że tutaj się zmienia. Chociaż nie mamy żadnych liczb, ale wiem, że to jest jeden z takich dziwnych błędów. Że liczby się nie pokazują czasami, kiedy się moduje. No, tak bywa. Okej. Coś tutaj mamy? Okazywało, że możemy zrobić... to potrzebujemy. War propaganda ciągle nam działa. Nie powiem, jak to wygląda z weekly. 0,40 base. No może poza wojną będziemy mieć, ale tak to ogólnie to raczej nic. Dobra, a my powoli. Jezus Mary. My powoli tutaj przejmujemy ich. Widać, że nasze dywizje jednak starsze, że wejdą i
już tutaj się rozbijają. O, jakiegoś gościa złapaliśmy. Jakiegoś gościa spikselowadzonego. Ok, bierzemy dalej i chciałem sobie zobaczyć, czy nie możemy sobie tutaj wystawić jeszcze trochę power armora do tego. Byśmy taką jeszcze linijkę zrobili i jeszcze byśmy ten demolition, tak jak planowałem, wzięli. A, nie możemy. Dup. Dobra, tylko tyle. Ale też będzie dobrze. Dobra. Tak naprawdę, jeżeli oni się zjednoczą ci, to będzie dla nas problem. Dlatego musimy szybko tutaj pokonać ich. Wiem, że tutaj mogą też zdobyć te tereny, bo ci też mogą chcieć, ale nie, oni są w marionetką, więc się nie uda. Okej, mamy przeciwko Shale'owi, więc odpalamy. I może przeciwko Cezarowi, jeżeli on już jest w wojnie. Chociaż wiem, że Texas będzie bardzo chętnie chciał. Dobra, ale na tym zakończymy. No, na razie się prowadzi dobrze to. Zobaczymy, jak w przyszłości to będzie. Zgaduję, że jak zaatakujemy Cezara, może nie być aż tak fajnie. Bo Cezar ma no, trochę dywizji. My też mamy trochę terytoriów. Okej, ale zobaczymy jeszcze. Bez wami trochę. No to cześć!